się z Wami przepisem na moje ulubione ciasto czekoladowe. I przepis ten adresuję nie tylko do osób, które tak jak ja są na diecie roślinnej, ale do wszystkich tych, którzy szukają po prostu jakichś zdrowszych zamienników słodyczy. Do wykonania tego ciasta nie potrzebujemy bowiem ani cukru, ani mąki, ani oczywiście masła czy jajek, więc można powiedzieć, że jest ono całkiem fit, ale jednocześnie jest bardzo, bardzo czekoladowe i bardzo zaspokajające potrzeby zjedzenia jakiegoś łakocia. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam gorąco do oglądania. Półtorej szklanki kaszy jaglanej zalewam 3 szklankami mleka roślinnego. Ja użyłam akurat ryżowego. Gotuję na małym ogniu do momentu, aż kasza wchłonie cały płyn. W międzyczasie nastawiam piekarnik na 190 stopni Celsjusza. Pod koniec gotowania do kaszy dodaję 2 tabliczki gorzkiej czekolady. Zawsze pamiętajcie o czytaniu etykiet, bo czasem nawet gorzka czekolada ma w sobie mleko i szalone ilości cukru lub chemii. To samo właściwie tyczy się wszystkich produktów, po które sięgacie w sklepie. Zawartość garnka blenduję na gładką masę. Jeśli czujecie, że jest ona zbyt gęsta i oporna, to dla ułatwienia dodajcie odrobinę mleka lub wody. Następnie szklankę suszonych daktyli zalewam mlekiem i blenduję. Dodaję 2 banany, 3 łyżki kakao oraz 3 łyżki oleju kokosowego. I znów blendujemy. Otrzymaną masę przelewam do garnka z kaszą i wszystko łączę, znów używając blendera. Wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę smaruję olejem kokosowym i zasypuję kakao. I do przygotowanej w ten sposób blaszki przelewam naszą ciastową masę. Wstawiam do nagrzanego piekarnika na około 30 minut. Upieczone ciasto odstawiam do przestygnięcia, a następnie umieszczam je w lodówce, bo najlepiej smakuje schłodzone. Dodatkowo wykonuję jeszcze polewę, którą stanowią po prostu zmiksowane świeże maliny. Zapewniam Was, że to połączenie czekoladowego ciasta i świeżych malin smakuje równie wspaniale, co i wygląda. I ostrzegam jednocześnie, że to ciasto znika z lodówki po prostu błyskawicznie. Smacznego! Mam nadzieję, że przepis zaciekawił Was na tyle, aby spróbować wykonać to ciasto samodzielnie w domu. Jeśli tak, to koniecznie dajcie później znać, jak Wam wyszło i czy Wam smakowało. A z mojej strony to już by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa! Hej wszystkim! Ci z Was, którzy już jakiś czas mnie oglądają, zapewne wiedzą, że od kilku miesięcy prowadzę wegański styl życia i postanowiłam w tym filmiku podzielić się z Wami 5 powodami, które sprawiły, że podjęłam taką decyzję o zmianie mojego odżywiania oraz innych nawyków.